Dzisiaj, 25 listopada 2017 roku, odbywa się w Pelpinie konferencja popularno-naukowa Wielcy Ludzie Małego Pelpina. Data nie jest przypadkowa, dlatego że właśnie dzisiaj mija 35. rocznica śmierci księdza doktora Bernarda Sychty. To o nim oraz o biskupie Dominiku, Konstantynie Dominiku, o księdzu Franciszku Sawickim, Walentym Stefańskim i Oskarze Hermańczyku mówić będą znamienici referenci. Dzisiejszą konferencję rozpoczęliśmy właśnie od modlitwy przy grobach tych postaci, a później od mszy świętej w Kościele Bożego Ciała. Nasza konferencja ma na celu uświadomienie nie tylko mieszkańcom Pelpina, ale także, mamy nadzieję, licznym gościom dzisiejszej konferencji, że w tym mieście zetknęły się drogi wielu wybitnych Kociewiaków, Kaszubów, Pomorzan, Polaków, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój kultury i nauki polskiej, ale także europejskiej. Miejmy nadzieję, że konferencja Wielcy Ludzie Małego Pelpina odbędzie się także w przyszłym roku i w latach następnych. Myślę, że mając taką wspaniałą historię, takich wspaniałych ludzi, Pelplin może być dumny, może i powinien dbać o to dziedzictwo i budować nowe rzeczy. A warunki w Pelplinie wyśmienite.